Cześć, jak się macie? Tutaj Pelka Damiana, to jest kolejny odcinek FIFA 13 Ultimate Team. Jak napisałem w wczorajszym opisie, ten film jest nagrywany przed wydaniem tego odcinka. Nadchodzą zmiany. Nadchodzą zmiany. Nie patrzcie na to, co w tym momencie. Postanowiłem, że wiemy i teraz może hejt polecić na mnie. Co ty robisz? Masz dobry skład. Sprzedaję cały włoski skład. Ale słuchajcie uważnie. Zrobię za niego opening waszek. Nie, żartuję. Haha, niezłe, co? Okej. Zbudujemy sobie skład pod 4-1-2-1-2. Powinno mi wystarczyć na taki skład, jak sobie rozpisałem. Mógłbym, kurde, mi kolego zostawić, jednak prawda jest taka, choć poczekajcie, zerknę. Powinien tyle samo chodzić pod formację 4-1-2-1-2 jak obecnie, ale wolę się upewnić, bo tutaj ma niezłe statystyki. Szkoda, że te statystyki się jednak resetują, jak kupuję innego zawodnika. Jakby jakoś zamienić nie można, żeby te statystyki zostały. No ale cóż, trzeba się jakoś poświęcić. Włochy to jest Serie A. Oczywiście jest to Palermo. Zaraz wystawię wszystkich na aukcję. Powinienem mieć 100 ileś tysięcy, 120 tysięcy, jak dobrze pójdzie. I powinno mi wystarczyć na nowy, całkowicie nowy skład. I w razie czego uwzględniam Buffona. A, 4-3-3 wybrałem, racja, przepraszam. Więc Gigi w razie czego powinien zostać w bramce. Jak nie wystarczy mi na niego, to kupię tymczasowo Handanowicza Mikoli. Jakim cudem, SPO. Jakim cudem jest taka różnica w cenie? Przecież to są bardzo podobne formacje. No tutaj jest za 4300 na przykład, ale mam 5000, no to zależy. 6300, to znajdzie się go w miarę tanio. Jednak zobaczymy. Nie, no, no za 4-3-3 pójdzie. To tyle w miarę ile kupiłem, jednak dobrze, Buffon długo w naszym klubie nie pobył, jednak oczywiście wystawiam go na aukcję. Kup teraz 5300. No może ktoś jednak kupi. Tak jest, trochę będziemy musieli poczekać. Chiellini. Jego również uwzględniam w nowym składzie. Wszystko zależy od tego, ile nie zamień, tylko wystaw na aukcję, ile zarobimy. Kupiłem go za 25, to tak cyk. I za 20 tyle wystawię. Ma kontraktów w miarę dużo, znaczy nie dużo, tak, ale powinien pójść, więc wystawiamy Abate. Ogółem całą obronę uwzględniam w nowym składzie, tylko możliwe, że zamiast Arberto pojawi się Desegli. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem to imię, więc jeszcze zobaczymy, kto tam będzie mógł wystąpić. Ogółem mam nadzieję, że wszyscy pójdą za jednym razem, bo jak nie, to będzie gorzej. Ogbonna, również powinieneś być w nowym zespole. Zobaczymy, czy uda się jakieś grosze na tym zarobić. Armero, jesteś dobry. Jak się nie uda Desegli kupić, Segli, jakkolwiek się to czyta, jak wspomniałem, to również uwzględnię cię w nowym zespole. Na obronie pojawi się Prince Boateng, taki mam zamiar, o, na SPO, przepraszam, na SPO Boateng, SPD, Pirlo albo jeszcze inny zawodnik, jednak jeszcze nie jestem pewien do niego. Ogółem będzie kilka starych graczy, choć na przykład Giovinco mam zamiar jednak się pozbyć. No, ogółem pozbyłam się go w tym momencie i zamiast niego kupić, panie i panowie, Robinho. Robinho jest w Brazylii, jednak jest w Serie A, gra w Milanie, więc to mogło być coś, to może być coś dobrego. Andrea Pirlo, kupiony za 10500, wystawię go za tyle. I kup teraz 11000, masz trochę kontraktu, to dam nawet 12000, zawsze może się znaleźć ktoś, kto kupi. Marquisio, ciebie jednak nie będzie w nowym zespole. Wybacz, jednak planuję inwestować w drogich zawodników. Ty nie jesteś drogi, jesteś dobry, nie ma co ukrywać, jednak cóż, taki nowy skład. Tam akurat na, nie ma żadnych SP, są najwyżej ci, SPO i SPD. I panie, tak, zostawiam naszą gwiazdę na sam koniec. Szybka aukcja, Palacio również będzie w nowym zespole. Tak myślałem sobie, żeby zrobić Palacio i Mikoli na ataku, ale Palacio na napadzie jest tylko i wyłącznie informe. A to jednak jest odrobinę za drogie. No i panie i panowie, Fabrizio Mikoli, rozegrane gry w naszym klubie. 59 meczów, 43 bramki. Nie martw się, wkrótce do nas wrócisz. Szybka aukcja, jak z kontraktami, też cię wystawię. Kup teraz 3000. Cały skład poszedł, zgrania nie ma, nie rozumiem czemu. Brazylię jednak zostawiam, no i cóż. Dix United, to oficjalna zmiana. Ups, nie ten klawisz. Tymczasowo na napadzie z Mikolim będzie Pato. Ponieważ na razie nie wiem, jakiego innego napastnika tam wlepić, ale ma zgranie, to jest jego formacja, będzie grał i w Brazylii, i tutaj również zamieniamy menadżera. No i cóż, muszę teraz po prostu czekać godzinę na to, jak wypadną aukcje. Mam jednak nadzieję, że się posprzedawają gracze i powinienem mieć 100 ileś tysięcy. Pierwszy raz będę miał tyle kasy, jednak nie, żadnych paczek.
Buduj... A, nie ta... To jest ta forma... Tak jest, to jest ta formacja. Budujemy nowy skład. Widzimy się za kilka sekund. O, coś już poszło. Armero 3700, Ogbonna 3400 i Chiellini za 26 tysięcy. Więc jak widzicie, szybko poszło. Mogłem go nawet drożej wystawić i może by poszedł, ale jak widzicie, szybko poszło i mamy już 35 tysięcy. Dobra, teraz czekam, aż ktoś kupi pozostałych graczy. Mam nadzieję, że zaraz zobaczymy się. No, na pewno się zaraz zobaczymy, jednak millions of dollars, millions of coins. Widzimy się za chwilkę. Chiellini chodzi po 30 tysięcy. Już wiem, dlaczego tak szybko poszedł. Okej, zawodnicy sprzedali się. Prócz Pirlo. Pirlo nie chce się sprzedać. Reszta Buffon 51. Tam Klose sprzedałem i tak go nie używam. Za 700, Abate 8100. Tutaj miałem Angle. Za 500 poszedł i Pirlo. No niestety, jeszcze nie mamy 114 tysięcy. To oznacza, że idziemy kupować zawodników. Jak widzimy, mamy na razie jednego zawodnika i ten skład buduje całkowicie sam. Zacznę od naszego pierwszego gracza Informe. Kupimy sobie Informa. Tak jest, to jest dosyć, może być dziwna decyzja, jednak ten zawodnik pochodzi ze Szwajcarii. Jest to Gökhan Inler. Ma naprawdę niesamowite statystyki. Ustawię go na środkowego pomocnika defensywnego i myślę, że może to się nawet dobrze sprawdzić, dlatego poszukajmy go. SPD, on gra w Udinese, jeśli, przepraszam, w Napoli. Przepraszam za błąd, więc wybieramy Serie A, kluby Napoli. Zacznę od obrońców, albo tak po kolei, różnie będę kupował, bo nie wiem, czy mi kasy wystawi. Jednak na razie postanowiłem, że na bramce stawiam Handanowicza, naprawdę. Różnica statystyk między Buffonem jest nieduża, a naprawdę Handanowicz według mnie broni super, więc przepraszam, jednak to jest moja taka opinia. Sami widzicie, jak to jest z tymi drogimi zawodnikami, więc dobra. Lecimy tutaj, żeby to dużo czasu nie zajęło. Szwajcaria, szukam, o tutaj jest i ta kwadratowa flaga, poziom złoty i szukamy. Tak, nie wybrałem formacji, dlatego że jest różnica cenowa. Są dwa, jest pierwszy Inform i drugi Inform. Ja kupuję jednak tego pierwszego, bo jest po prostu tańszy. Ceny wahają się. Ja patrzyłem jeszcze kilka godzin temu, to był nawet za 20 ileś tysięcy. No dokładnie, był. Ustawię 26 tysięcy. Mam nadzieję, że się wyrobię w tym... kurde, jakby to na... w tej granicy cenowej. A jednak naprawdę, jego statystyki wyglądają słodziutko. Ma takie strzały, że po prostu wow. Tylko czy ja to wykorzystam? Zobaczymy. 25 750. Czy jest? Oczywiście, że jest. Na kup teraz. Najtańszy za 25 tysięcy, jakaś tak, formacja, bo zobaczcie, znaczy opłaca mi się bardziej kupić później jeszcze kartę formacji dla niego, no taka jest moja opinia, chyba że poczekajcie, 30 tysięcy max, o, 28 tysięcy, panie i panowie, Inler, czekajcie, może tańszy będzie jeszcze gdzieś, 20, tak, ja wybrałem po 4, okej, to ja jednak jest tańszy, to żeby nie tracić kasy, wiem, trochę tak się waham, miotam, ale chcę tutaj nie marnować pieniędzy, bo tutaj każdy grosz się liczy. 27500, nieważne, ma kontraktów dużo, to dobrze, bo kontrakty się nie resetują. I panie i panowie, nasz pierwszy Inform, Inler, Gökhan Inler, witaj w naszym zespole. Wow, pierwszy Inform, pierwszy nasz Inform, nie trafiony w pacę, jednak ogółem nasz pierwszy zawodnik w formie. Więc to jest jednak coś, dobra, tutaj cię ustawię, nie mam pojęcia jaka jest to pozycja, no nie ukrywam. Jest ciekawi, zostało nam 87 tysięcy. Kolejnym zawodnikiem, którego kupimy, jest Boateng. Rzućmy okiem, czy tam, nieważne czy kontrakty, czy nie, mam dużo tych kontraktów, więc możemy wykorzystać. W takim razie kupujemy, panie i panowie, Prince Boateng, będę go nazywał Prince, bo tak ma napisane na koszulce. 15 tysięcy, kontynuujemy szukanie i w tym momencie kupimy Chielliniego. Z tego co widzę, tutaj tańszych nie ma, więc 29 tysięcy, choć może, aha, drugiej strony nie ma, więc to jest najtańszy Chiellini. No troszkę tracimy jednak. Mój błąd, przyznaję się, kontynuujemy szukanie. Oto i Ignacio Abate, jeśli się nie mylę, Ignacio. Witaj w naszym zespole, jesteś naprawdę fenomenalnym obrońcą i nie może ciebie w nim zabraknąć. Tym razem tańszy zakup, tylko 8... Tylko jak widzicie 6200, tutaj ma największy kontrakt, więc mamy i Ogbonne. Brakuje mi jeszcze lewego obrońcy. Ja nakupuję Armero, 6500, jedyny najtańszy, Armero.
I w tym momencie zostaje nam 19 tysięcy i zobaczmy, jak skład się na razie prezentuje. Brakuje mi skrzydłowych oraz jednego napastnika. A za 19 tysięcy nie ukrywam, że się nie wyrobię. Więc dobrze by było, jakby się Pirlo zaraz sprzedał. I tutaj na szybko zlepmy obecny skład, który nam tutaj wychodzi. Jest i Inler, pierwszy inform, tak będę go nazywał, nasz pierwszy inform przy piłce. SPO, Boateng. Na napadzie jeszcze nie mam, ale obrońców mam, no a nie, czterech, bo bramkarza nie mam. Chiellini. Tutaj ląduje Ogbonna. Tak, tutaj zielone połączenie, zaś tutaj żółte. Inform, LO. Pierwotnie planowałem tam wrzucić Pirlo. Jednak tutaj kłamstwo nie jest, jeśli powiem, że Inler ma lepsze statystyki. Zobaczymy, jak się będzie spisywał w grze, jest troszkę szybszy. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Brakuje nam czterech zawodników. Kasy dużo nie mam, dlatego kupię albo Palacio, kupuję Palacio. Albo nie, nie mogę zapomnieć, Mikoli na atak. Jest i nasz gwiazdor, to aż się nie mieści w głowie, że jest warty tylko 4700. Zostaje mi 15 tysięcy. Albo Robinho na lewe, albo Palacio na prawe. Oto i on, panie i panowie, Józef, oczywiście jest to Rodrigo Palacio. 8200, mimo że kontraktu nie ma taki, tak go przygarnę. Zostaje mi 7000, Robinho w dzisiejszym odcinku nie kupimy, chyba że nagle spadnie mi, chyba że nagle się sprzeda Pirlo, co by mi pozwoliło na jego kupno. Jednak w tym momencie kupuję jeszcze Handanowicza. To jest nieprawdopodobne, za 2000 taka bramkarska bestia. Naprawdę coś nieprawdopodobnego. Okej, w tym momencie mamy prawie że cały skład, brakuje nam tylko Robinho na lewe skrzydło. Tak, planuję tam wsadzić Robinho. Mógłbym stawić Giovinco, jednak chcę dać jeszcze jedną szansę Robinho. Dla przypomnienia, Robinho mogę nazwać jedną z legend. Zamiana, cyk, i wyślij nas to z kart na wymianę. 2000 za takiego bramkarza. Dobra, wrzucę ciebie tymczasowo tutaj. I w tym momencie idziemy złożyć nasz skład do samego końca. Tak jest, gdybym cholera wczoraj nie otwierał tych paczek, ja na koniec, jak widzicie, prawie cały skład skleiłem. Żałuję, że tą paczkę wczoraj otworzyłem, ale no, to jest koniec, to jest jak nauk, cholera. Ja na koniec z tym nałogiem. Mikoli na ataku, żółte zgranie, Palacio na prawej pomocy, kontrakt mu tylko dam. Mam nadzieję, że będzie się spisywał w dobry sposób. Kontrakt plus 13 na dobrą formację, oczywiście, że na dobrą, wszyscy są na idealną formację, no i również nasz goalkeeper. A racja, go posadziłem na ławce. Wiem, mówiłem, że kupimy Buffona, jak widzicie, na Buffona nam nie wystarczyło, jednak tak czy siak myślę, że będzie super. Kogo tylko ja tutaj na lewą pomoc dam? O, idealnie, idealnie. A nie, tak, to jest włoski klub, więc tymczasowo Esti Garibia. Marcelo Esti Garibia tymczasowo będzie w naszym włoskim składzie. Jakby nie patrzeć, pasuje, jednak jak wspomniałem, do niego wstawiam, jak uzbieramy kasiorkę, Robinho. No to co, czy jesteście gotowi na debiut całkowicie, prawie że całkowicie nowego zespołu? Zmiany były i myślę, że są to zmiany na plus, choć kurde, nie tak to widziałem, bo widziałem więcej zielonego zgrania. Wszystko przez to, choć nie. Racja, tu będzie Robinho. Robinho, później zrobimy cyk i będzie miał zielone spato. A tak, jest w miarę dobrze. No bo tutaj Pirlo, tutaj na początku Pirlo widziałem, przez co wiecie, z Chiellini mi Ogbonną i jeszcze na lewej pomoc, nie, by miał po prostu tutaj jeszcze zielone zgranie. Jednak tak czy siak, mam nadzieję, że wyjdzie fajnie, panie i panowie. Nowy zespół to Pato, Mikoli, Prince, Boateng, Kevin Prince Boateng, Palacio, tymczasowo jest Igaribia, obrona została taka sama, Inler, Inform, no to zobaczymy, czy będzie Inform w naszym zespole, panie i panowie, liczę na bardzo dobry mecz, oby tak było. Żeby nie było, nie zapominam, mamy morale, morale muszą być dla całego zespołu, proszę bardzo, cała drużyna nagrodzona bardzo wysokimi moralami. Kondycja wszystkich zawodników w jak najlepszym porządeczku i szukamy. Gramy dzisiaj dwa mecze ligowe. Oj, kurde, jestem napalony, bo całkowicie nowy skład. Wydaliśmy blisko 120 tysięcy na ten zespół. Razem będzie kosztował mnie 130, gdy kupię Robinho. No cóż, sam wszystko układałem i zobaczymy, jak moja intuicja, jak moje zlepienie wyjdzie nam. Czy będziemy gorsi, czy będziemy lepsi. 82, 82, 80. Ostatnio chyba było ataku 84. Jakby nie patrzeć było, nie chcę kłamać. Jednak, o, pomoc była 84, bo mieliśmy tam Pirlo. Jednak tak czy siak, będzie Robinho i będzie po prostu według mnie super. Jeszcze z Boatengiem będzie miał zielone, bo Milan. Gramy tym Milanem. Czujemy milańską moc. Old El Paso FC.
mamy Barclays Premier League. No, jednak mój skład jest gotowy do kopania dupy, więc cześć się, o De Gea. Pamiętam cię doskonale, niestety. Rozpoczynamy mecz naszym nowym teamem Mikoliolas oraz Pato na ataku. Zobaczymy, jak to połączenie się sprawdzi. Nasi przeciwnicy w ostatnich minutach, w ostatniej minucie zdobywają pierwszą bramkę Oxlade-Chamberlaina. I w tym momencie przegrywamy. Wyrównane spotkanie, wyrównane. Pato w ostatnim i to jest 1-1. Mikoli! A kto inny mógłby zdobyć bramkę? Na początku drugiej połowy natychmiastowo zdobywamy remis. Bardzo dobrze, obejrzyjmy Pato ostatkami, tak. Już tam przy linii, ale dośrodkował. No na miejscu przeciwnika bym się wkurzył, w takim momencie taki lag. O Boże, co za porażka. Hernandez! Oj, 2-1. Uhuhuhuhu, Mikoli wchodzi w pole karne, strzał po ziemi. 2-2. To jest nieprawdopodobne, to jest nieprawdopodobne. Zapłaciliśmy ile za niego? Niezbyt dużo. Niezbyt dużo, taki tani, a taki dobry. Niezastąpiony w mojej drużynie. Boateng prostopadle do Pato. I to jest to, o czym mówiłem. Patuś! W 84 minucie wreszcie udaje nam się wyjść na prowadzenie. Genialne zagranie Prince'a, jeśli się nie mylę. I Alexander Pato kończy to 3-2. Oh my goodness, not Handano, czemu ty wyszedłeś? Jak Boga kocham, nie miałem palca na Y. Hernandez, ty sukin koci, ja ci dam. A może jednak nie, Mikoli? Kto odbierze tą piłkę? Armero, zagranie do przodu. Boateng, Estigaribia, wymiana piłek, dobrze, Mikoli. My walczymy do końca, Dix nigdy się nie poddają i teraz Józef Palacio. Ruletka wychodzi z tego pola karnego i mamy rzut rożny w 89 minucie. Czy zdobędziemy 3 punkty, czy zostaniemy z jednym? Dośrodkowanie! Armero z dystansu, Estigaribia, o jeny! Ale petarda! Jeny, gdyby to wpadło, naprawdę... Biłbym pokłony tutaj w tym momencie, jednak to jeszcze nie jest koniec tego... A, spalony. Palacio i to jest Mikoli, również Rio Ferdinand. Jednak puścił mnie, a ja cyk, dośrodkowanie, jeny, błąd, może jednak, inl. Aj, Palacio. Koniec meczu, 3-3. Szkoda, bo mieliśmy okazję. Cholera, mogłem zrestartować komputer, bo brzydki takie... Takie lagi jakby miałem, nie wiem czy wy to też widzieliście czy nie, jednak nieważne, nie mam zamiaru na nic zwalać. Ja rozumiem, debiut, stres, jak najbardziej rozumiem, nowi kibice, ale tego Fellaini, wiecie jak ja go nie lubię? Tak, przez jego fryzurę. Inler, nasz inform, myślę, że się dobrze spisał, choć jakby nie patrzy, to jest SPD, aż tak często go nie będziemy widywać przecież w napadzie. Na razie mamy rezultat 1-1-1, czyli to nadal daje nam szansę na mistrzostwo. Ja restartuję komputer i gramy drugi mecz. Okej, przy okazji sprzedał się Andrea Pirlo, czy sprzedał się za tyle, ile go kupiłem? Tak jest! O cholera, za 8900? A no to nie fajnie. A szkoda, to straciłem kolejną kasę. Handanowicza dam od 150, dam za niego 1400. Myślałem, że nie masz takiej różnicy między 4 czy 3, ale jednak jest okej. Obiecałem, więc to robimy, panie i panowie. AC Milan, lewa pomoc. Wcześniej mówiłem, nie sprawdzał się nie Dziowinko, tylko Robinho. Jak będzie tym razem, przekonajmy się. Maksymalna cena kup teraz 13 tysięcy. Okej, jest lewa pomoc. Znaczy tak, brakuje mi trochę do 14, ale powinienem znaleźć. Jest El Sharawi, jest Robinho, dobra, wystawię Brazylię, bo słyszę, że może nawet za 12 go dostaniemy. Popatrzmy. Ups, nie, to dobrze. Hopla, nie ma. Hopla. Opla. No, dziękuję. Robinho. Welcome to my team. I panie i panowie, udało nam się, ukończyliśmy cały zespół. Cały zespół, taki jaki sobie rozplanowałem, taki w tym momencie mamy. Robinho. Prawdę mówiąc, w formacji, kiedy grałem w Brazylii, nie, możliwe, że nie spełniał moich takich wymogów, ponieważ był na LS, jeśli się nie mylę, ciągle był na lewym skrzydle, a nie na LP, miał ustawioną kartę na LS, a nie na LP. Wydaliśmy dzisiaj 120-130 tysięcy, jednak myślę, że było warto. Było warto? Okej, jak wspomniałem, zgranie się poprawiło. Rzucę tylko okiem na morale, no oczywiście morale mu się wyzerowały, dlatego chyba mam jakąś tam kartę, dużo tych kart jednorazowych mam.
Przy okazji kontrakt ci nawet dam, zaszalejmy. Robinie, mam nadzieję, że się sprawdzisz. O ile wcześniej cię nie wychwalałem, tak myślę, że teraz zmienię opinię na twój temat. W razie czego będziemy mogli go nawet w Brazylii używać. Choć czy Brazylia w tym momencie ma sens? Okej, morale wysokie. Kondycji nic nie mam niestety, dlatego idę coś kupić, bo Boateng jeśli się nie... Nie, Boateng ma 90, to powinni pociągnąć, ale tak czy siak Brazylią będziemy musieli grać, ponieważ nasi zawodnicy muszą wypoczywać. Więc ogółem jakiś inny skład będzie trzeba stworzyć, ale ukończyłem taki skład włoski. Nie mam zamiaru raczej ulepszać nic tutaj. Chyba, że na przykład Inform Mikoli. Kiedyś jak trafimy Cristiano Ronaldo w paczce. Na chwilę obecną, nie wiem, ten polski zbudujemy. Pomyślę. Bo jednak zawodnicy muszą kiedyś tam się leczyć, nie? W sensie, że kondycję poprawiać. Obyśmy wygrali ten drugi mecz. Okej, ups, dobrze. Zagramy w tych strojach, bo wątpię, żeby zmienił. No fear. Brak strachu, bez strachu, nie strach. A, boję się. Zobaczymy, jak zagra Atletico Kebab. Bardzo ciekawa nazwa, pomysłowa, znaczy to jest nazwa składu. Nikt nie jest na swojej pozycji, tylko Torres i jeszcze Reyna. Trzech zawodników, czterech na swoich poprawnych pozycjach. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja mam za to nowy. Mam nadzieję, że będę mógł go nazwać bestialskim składem. Nowe Włochy, Serie A, panie i panowie. Oficjalnie budowa została zakończona i zobaczymy, jak się spiszą. O cholera. Genialne zagranie, Pato musi to wykończyć. 7. minuta, błąd Reyny. Wykorzystany wolejem, Pato 1-0. Opadający ptak, obejrzyjmy powtórkę, co? Myślałeś, że będę strzelał? Nie. Strzelam, lecz bramkę. Po dośrodkowaniu. Wow! O cholera! Jakiś Coutinho. To było ukryte przesłanie. Cholera, co za fatalny słupek. Wymiana podań, przez co nasz zawodnik może mieć okazję. Naciskany! Wow! Potężna piłka, no i cóż. Reyna nie miał nic do powiedzenia. Jestem dziwny, że aż tak ładnie to poleciało. O to, panie i panowie, chodzi. Jest i 2-1. Och. Skrytel. Inler, no fenomenalnie tą akcję rozprowadził. Przez co teraz, Pato, na prowadze. Ajajaj, od kolanka chyba mu poszła, tak czy siak Inler. Ładnie to rozwiązał. Boateng, główka! Nie! Wija! Ojeny! Nakazuje, wybij tą piłkę, a nie ją przepuść. Skurczybyk. No i mamy mało czasu na wyrównanie, tak, na wyrównanie, bo na prowadzenie raczej nie ma szans, jednak może. O tak, Pato faulowany, mamy rzut wolny. No i ojeny, Patuś, czy to jest twój moment? Ja myślę, że Mikoli najlepiej by to rozwiązał. Mikoli ma lepsze statystyki, czy mamy jeszcze kogoś lepszego? No tutaj bez, zobaczcie jaką siłę niektórzy mają, a jak? No nagle tak, flagi, szaliki się pojawiły, siła. Inler, jednak ja... What the fuck? Zostawiam to Mikoliemu. 31 metrów, 86 minuta. Fabrizio Mikoli, strzał i prosto w Reynę. Cholera, słabiutko. Jeszcze próbujemy to zrobić. Mikoli! Przedarł się Mikoli! Strzał! Au! Ojeny. Szkoda, że lewa. No ale niestety, tak mu wystawiłem tą piłkę. Przegrywamy 3-2. Niestety, tak to bywa. Tak to bywa, nie będę zwalał na skład, ponieważ muszę opanować go, muszę go ogarnąć, nie martwcie się. Przegraliśmy przeze mnie, bo nie grałem najlepiej, no i cóż, coś czuję, że czekajcie, 6 razy, czy 6, 12, 18, 18. Nadal mamy szansę wygrać tą ligę, pamiętajcie. Tak czy siak, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, dzisiaj był trochę nietypowy, bo zaczęliśmy od budowy całego składu od podstaw. Jak będzie dalej, czas ogarnąć ten zespół, muszę ich wyzdrowieć i miejmy nadzieję, że jutro będzie już w miarę lepiej. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, Pelka Damian. Do usłyszenia. Cześć.